Świat One Piece to ogromne uniwersum pełne różnorodnych wysp, frakcji, ras i tajemnic, które przyciągają uwagę. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Czy to w postaci pirackich przygód, politycznych intryg, walk o wolność, czy też poszukiwań legendarnych skarbów. Gdy jednak zagłębimy się w szczegóły tego świata, okazuje się, że struktura, która nim rządzi, jest niebywale skomplikowana. Na czele tego wszystkiego stoi światowy rząd, który zrzesza potężniejsze królestwa zdolne do płacenia podatków i przekazywania surowców niebieskim smokom. Arystokracji, która wywodzi się bezpośrednio od dawnych założycieli tego systemu. W zamian za te daniny rząd oferuje ochronę przed piratami i innymi zagrożeniami. To system, który, choć zbudowany na fundamentach nierówności i wyzysku, działał przez wieki, gwarantując względny porządek w świecie pełnym chaosu. Jednak wraz z biegiem fabuły One Piece'a narastają pytania, co się stanie, gdy obecna struktura władzy zostanie obalona. Chociażby, gdyby plan rewolucjonistów pokonania niebieskich smoków się powiódł. Czy ogólnie zaczęła rosnąć liczba wrogów, którego wady owego systemu się nie podobają. Więc w miarę jak główny bohater Luffy staje się coraz bardziej centralną postacią w tym uniwersum, to nasuwa się kluczowe pytanie. Co będzie ze światem po Luffym, gdyby wygrał już wojnę ze światowym rządem oraz by nie umarł podczas niej. Luffy to bohater, który nie dąży do władzy ani politycznej kontroli. Jego celem jest wolność sama w sobie, zarówno dla siebie, jak i dla wszystkich, którzy o nią walczą. Z tego powodu trudno sobie wyobrazić, aby po zwycięstwie nad światowym rządem objął jakąkolwiek formę rządów. Możemy raczej przewidywać, że Luffy raczej stałby się kimś w rodzaju strażnika wolności, ostatecznym obrońcą, który interweniuje jedynie w sytuacjach krytycznych, kiedy zagrożony będzie światowy ład lub gdy nadejdzie taka potrzeba. Wytworzy się wtedy system Pax Nica. System Pax, jakby ktoś nie wiedział, to pojęcie związane z łacińskim słowa pokój i odnosi się do okresów stabilności i dominacji jednego mocarstwa, które zapewnia względny spokój i porządek w danym regionie lub na świecie. Na przykład słynne Pax Romanica czy Pax Americana. A Pax Nica, nawiązujące do mitycznego Joy Boya i Boga Słońca, może opisywać nowy porządek, który będzie czasem pokoju po upadku obecnej władzy. I będzie on utrzymywany przez potęgę Luffy'ego, jego sojuszników, jego załogę i przyjacielskie państwa. Jednak samo pokonanie światowego rządu nie gwarantuje automatycznie harmonii i utopii. Świat, który Luffy niejako stara się wyzwolić, jest zbyt skomplikowany, aby wprowadzenie jednej zmiany naprawiło wszystkie problemy. Nawet jeśli się uda obalić rząd i wyeliminować niemieckie smoki, to nie oznacza to, że na zawsze zostaną wyeliminowane wszystkie nierówności, nadużycia władzy i tyrania. Historia naszego świata pokazuje, że po upadku jednego systemu często pojawiał się nowy, który choć na początku może wydawać się lepszy, z czasem może powtórzyć błędy swoich poprzedników. Zatem tak jak mówiłem wcześniej, Luffy'emu nie zależy na władzy. Jego marzeniem jest bycie królem piratów, co dla niego oznacza posiadanie największej wolności na świecie, a nie rządzenie nad innymi. Można zatem założyć, że po pokonaniu rządu nie stworzy nowego imperium. Jednak w tej próżni władzy może się zrodzić niebezpieczeństwo. Czy świat, który zostanie wyzwolony spod jarzma tyranii światowego rządu, potrafi utrzymać stabilność? Czy Pax Nica, nowa era wolności, będzie trwałym rozwiązaniem, czy jedynie przystankiem w drodze do kolejnych konfliktów? Świat nie może jedynie polegać na Luffym i jego potencjalnych następcach w przyszłości. Owszem, sam Luffy będzie symbolem i obrońcą wolności, ale nie będzie wiecznym strażnikiem, jeżeli w ogóle się nim stanie. Każde pokolenie będzie musiało znaleźć swój sposób na utrzymanie pokoju. Jeśli nie uda się zbudować trwałych fundamentów nowego porządku, istnieje ryzyko, że powstanie nowa klasa rządząca, podobna do niebieskich smoków, która znowu narzuci światu swoją wolę. Kluczowym problemem, z którym muszą się zmierzyć bohaterowie po upadku światowego rządu, jest stworzenie systemu, który nie będzie oparty na hegemonii, wyzysku i przymusie, ale na wzajemnym szacunku i współpracy. Sama siła i charyzma Luffy'ego nie wystarczą, by zapewnić trwały pokój. Pax Nica może być tymczasowym okresem względnego spokoju, ale świat nie może zawsze na nim polegać. Na jednym wybranym
wybrańcu, który co jakiś czas zbawia świat. Historia znowu pokazuje, że jeśli fundamenty nowego porządku nie zostaną solidnie zbudowane, to prędzej czy później wyłoni się nowa tyrania. Największym wyzwaniem będzie więc budowanie społeczeństwa, które będzie mogło istnieć bez konieczności poszukiwania kolejnych wybrańców, takich jak Luffy czy Joy Boy. Społeczeństwa, które samo potrafi zadbać o swoją wolność, równowagę i pokój. Jeśli nie uda się tego osiągnąć, to historia ponownie zatoczy koło i znów wyłoni się jakaś forma centralnej władzy, która narzuci swoją wolę pozostałym, a świat wróci do punktu wyjścia. No bo w tym miejscu też się warto zastanowić, czy jeżeli wiedza o owocu Nikki nie trafi do szerszego grona, to nie stanie się ten owoc ofiarą uzurpatora? Przecież dobrze wiemy, że ten owoc wpadał już w ręce światowego rządu, tylko szczęściem uciekał. Więc osobiście wątpię, żeby był w stanie uciekać przed całym światem, który go szuka. I w dalekiej przyszłości ktoś po prostu nikczemny dopadłby ten owoc i zjadł, a następnie próbowałby przejąć władzę, legitymizując siebie legendą o słynnym Joy Boyu i piracie Luffym. Także podsumowując, świat po Luffym nie może opierać się na bohaterach, którzy interweniują w chwilach kryzysu. Musi nauczyć się samodzielnie funkcjonować we własnej wolności, by uniknąć kolejnej tyranii. W przeciwnym razie, nawet po wygranej wojnie, marzenia o wolności i pokoju mogą szybko zniknąć, a nowe formy wyzysku i władzy absolutnej mogą pojawić się na horyzoncie zupełnie znikąd. Także ja byłem Kapelusznik, dajcie znać, co myślicie i na razie.